Już jutro o godzinie 21.30 streamek. Zagramy kilka dwójek na rozgrzewkę, a później 5 na 5. Jak myślicie, czy usunięcie CSGO z Brazylii jako gry e-sportowej cokolwiek zmieni na scenie? Pamiętajcie też o łapce w górę oraz subskrypcji, jeżeli ten film wam się spodoba. Dzięki za wsparcie. Dosłownie kilka dni temu przyszły do nas niepokojące wieści z kraju, który teraz jest jednym z najlepszych państw w CSGO pod względem drużyn znajdujących się w topce. Brazylijski senator coraz uważniej przygląda się Counter-Strike'owi pod względem brutalności. Według niego ta gra jest pełna przemocy, propaguje nienawiść czy też dyskryminację. Dlatego chce on wprowadzić pewną poprawkę do projektu ustawy, która reguluje klasyfikację e-sportu. Przynajmniej tyle możemy dowiedzieć się z brazylijskiego serwisu Mais Esports. Oznacza to, że z listy miałyby zniknąć takie gry e-sportowe jak wcześniej wspomniane CSGO czy też Rainbow Six Siege. Czy to oznacza problemy dla zawodników pod względem wiz? Z pewnością byłoby to o wiele bardziej utrudnione. Nie wydaje mi się jednak, aby wpłynęło to jakkolwiek na scenę e-sportową. W końcu nie jest to całkowite odsunięcie CS-a z kraju, a jedynie usunięcie z listy gier e-sportowych. Jak dla mnie kompletną bujdą jest, że Counter-Strike propaguje dyskryminację czy nienawiść. Gry komputerowe u wielu starszych ludzi jeszcze przez wiele dobrych lat wciąż będą budzić takie emocje ze względu na ich brak zrozumienia. Mam oczywiście nadzieję, że ta poprawka nie dojdzie do skutku. A wy co sądzicie o tej sytuacji? Piszcie w komentarzach. W chwili tworzenia tego materiału jest już 1-0 dla zespołu Virtus Pro w meczu z Gamer Legion w ramach zamkniętych kwalifikacji do Minora. Widać w tym spotkaniu ich wolę walki i przygotowanie. Te kwalifikacje to bez wątpienia prawdziwy test charakteru tej formacji. O ile Mausports było poza zasięgiem, to Gamer Legion, a później zapewne Big, będzie jak najbardziej do ugrania w przypadku Virtusów. Jestem ciekaw, czy ta drużyna jest na tyle dojrzała i zdeterminowana, aby dostać się na Minora. Jeżeli im się to uda, to z pewnością zamkną usta wszystkim ludziom, którzy nie wierzyli w ten skład i zmiany, które były przeprowadzane. A nawet jeżeli tak się nie stanie, to przed nimi jeszcze wiele turniejów, na których będą w stanie zaprezentować swój postęp, który z pewnością jest coraz mocniej widoczny. Na pewno dostanie się do zamkniętych kwalifikacji na Minora, przedłuży żywotność tej formacji na kilka miesięcy w przód. Oby tylko dobrze je wykorzystali. A tak jeszcze na końcu wspomnę, że już 15 czerwca rozpoczyna się DreamHack Open Summer 2019, na którym zobaczymy ekipę Stazem na czele, czyli oczywiście Aristokracji. Jak myślicie, czy obrońcy tytułu Mistrza Polski poradzą sobie na tych zawodach? W grupie A mają w końcu takie zespoły jak Avangard, Tricked czy też Winstrike z Edwardem. A w tym materiale byłoby na tyle. Pamiętajcie o naszym pytaniu z początku filmu, no i nie zapomnijcie o pozostawieniu po sobie łapki w górę oraz subskrypcji, jeżeli ten film wam się spodobał. Dziękujemy za wasze wsparcie, czytali dla was montażysta, czyli Melodic oraz pisarz, czyli Slin.